Średniowieczny rynek w Raciborzu przejdzie metamorfozę. Rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję zagospodarowania centralnego placu, który ma się stać zdecydowanie bardziej zielony. Bartosz Bednarczuk. Mieszkańcy Raciborza lubią spędzać czas na rynku, jednak zaznaczają, że przydałyby się tu pewne zmiany. Cień tylko po tej stronie, a po południu tutaj jest znowu słońce świeci. Także chociaż z parę drzew na środku. Można w tych donicach przecież zasadzić, nie? Były takie fajne krzewy wysokie. Teraz nie ma ani gdzie się schronić od wiatru. Zieleni mało jest. W ogóle nie. Wszystko jest zabetonowane. Pomysły mieszkańców mogą niedługo zostać zrealizowane, bo we wtorek został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję zagospodarowania placu, który przejdzie sporą metamorfozę. Raciborski samorząd po raz pierwszy, z tego co wiem, zorganizował konkurs. Dlatego, że mamy złe doświadczenia z tym klasycznym schematem pod tytułem ogłaszamy przetarg i wygrywa najtańszy projekt, bo on wtedy jest raz dobry, a raz nie jest dobry. Zwycięska praca architektów Bartłomieja Święsa, Anny Otlik i Dagmary Żelaznej zakłada nie tylko większe zazielenienie rynku, ale również poprawę nawierzchni, tak by dostosować ją dla osób niepełnosprawnych. Do tego dochodzi również budowa przydomowych ogródków, dzięki którym mieszkańcy zabytkowej części miasta będą mogli odetchnąć w gorące dni. Tak bym powiedział, mądra, inteligentna. Ona zwracała uwagę na bardzo wiele detali, szczegółów, które czasami w tych opracowaniach konkursowych są pomijane, a tutaj z dużą pieczołowitością autorzy podeszli do bardzo wielu zagadnień, szczególnie związanych właśnie z ekologią, z odprowadzeniem wód opadowych, retencją. Zwycięzcy wygrali 50 tysięcy złotych i zyskali prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na projekt przebudowy.